Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Marvel's Guardians of the Galaxy. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trafiliśmy na Nowhere i trochę nam się ekipa posypała, Groot i Rocket odeszli. Drax też gdzieś nagle odszedł, a Gamora zniknęła tak po prostu po małej naszej sprzeczce w barze i nie wiem, co się z nimi stało, jesteśmy aktualnie sami, ale idziemy zwiedzić jakieś tam Emporium, do którego dostaliśmy bilet od gościa, którego w ogóle nie poznaliśmy, ale on gdzieś kojarzył Petera i jako, że się wygadałem z sytuacji, to udało się nam dostać tutaj wejściówkę za darmo. Fancy. Mamy żabę, o której możemy sobie przeczytać. Gdzie mamy Torga, żabuga piorunów, oczywiście nawiązanie do Tora. Ciekawe. No dobra. I don't get it. Okej, receptura Hyda. Okej, to ciekawe. No jestem ciekaw, czy tutaj w ogóle coś będzie takiego, bo nie chce mi się przeglądać wszystkiego, co tutaj mamy generalnie, a mamy tego tutaj całkiem sporo. O, tu jakieś coś ciekawe. Co to jest? Halo. Oh, cool. Kosmiczna kostka. Okej. Dobra, ale czy coś tutaj w ogóle będzie więcej tak poza możliwością wejścia tutaj i zobaczenia tego? No way! How'd they get that? No mnóstwo ciekawych rzeczy, na które Peter reaguje. Tu jakaś księga. Dude, no way! Okej. Jakiś tytuł, jakaś legendarna księga. Ale nawet nic tutaj nie ma, żebym mógł sobie zobaczyć. O, młotek Thora pewnie, nie? Interesting. Zdecydowanie. Bardzo ciekawe. No dobra, ale serio nie ma tutaj nic więcej? I za to mógłbym zapłacić 5000? O, mamy hełm jakiś. Halo? Okej. No tutaj mamy jeszcze jakiś miecz. Oh, cool. Miecz Heimdala. Tu jakieś strzały. Ej, czy ja naprawdę mogę tylko tutaj zapłacić 5000, żeby tutaj wejść i to popatrzeć? Karni. Okej. To bardzo dziwne, no bo nie ma tutaj nic więcej. Ha. Tutaj coś możemy wziąć chyba? Hey there. Greetings. I hope you enjoyed the Emporium. Would you like to purchase a souvenir? We have some very unique items. Maybe. What kind of things do you sell? Replicas of very rare items. Figures and effigies from lost civilizations. Objedar, in other words. Figures? Like dolls? There's a member of my crew, a woman, who might like that kind of thing. A boorish person might call them dolls. But that is neither here nor there. Tell me more about this person. She, also likes swords. Oh, not what does she like. What is she like? Oh, distant and tough. But I think maybe there might be some squishy bits in her somewhere. Ah, I believe I have the perfect item. What do you think? Would you like to make a purchase? Okej, możemy za 2000 kupić jakąś lalkę. Okej, no na nic więcej mnie tak naprawdę nie stać. No na to przede wszystkim. Ha, czy kupić to dla Gamory? Zostanie nam akurat kasa, żeby spłacić ewentualnie Novacor. Czy ja jej chcę kupić lalę? What the fuck? Nie mam bladego pojęcia. Może się to przydać, ale czy ja to chcę? Za 2000 jednostek? Wiecie co? Dobra, YOLO, dla Gamory. It's just the right kind of creepy. She should love it. A magnificent choice. I presume you will forgo the silk gift wrap. Yeah, this is fine as is. Very well. Enjoy your purchase. Good day. Mam nadzieję, że mi się to przyda generalnie i że tego nie ten. Nowa znajdźka strażników, a proszę, czyli to była znajdźka strażników. Dobrze, spoko, fajnie, że ją zdobyliśmy. No dobra, to ruszamy dalej, idziemy dalej do tego Kozmo, który jest szefem tej ochrony i miejmy nadzieję, że znajdziemy pozostałą część naszej ekipy, bo nam się trochę ona rozjechała bardzo, co jest trochę niepokojące.
generalnie. Już nie będę zahaczać tych wszystkich tutaj jakichś obcych, no bo chyba żadnych ciekawych dialogów z nimi nie ma. Tutaj za to coś mamy. Co to jest? Afternoon, Captain Todd. Read the midway. Ready to try your luck, or is it skill? Couldn't be super fun to bowl win the pariahs, what do you say? This isn't one of those games where I have no chance of winning, is it? Captain. Don't you know your onions, Captain? The good Bolshevik cleaned up the boardwalk. No grip, no graft, no cheats, no cons, no sir. So I can win. How about this, Captain? We play a friendly low-stakes game just to prove that I'm on the up to mark. What do you say, Captain? What do you say? No dobra, zagrajmy, nie jest aż takie drogie. Fine, I'm in, but don't try anything funny. Not me, Captain, not me. I run my game straight as an arrow. See? The ball's in this cup. Now, keep your eyes glued as it moves. Alright, alright. The cups are set. Make your choice, Captain. The middle one. Well, I'll be. You got it, Captain. Winner, winner, chicken dinner. Congratulations. You got a sharp pair of peepers. Here's your winnings. See? My game's on the level and plumb true. A game of chance means you always have a chance to win. Yes, you're right. Sharp as a tack, Captain. How about we play again? Maybe raise the stakes just a smidgen. Dobra, mam wrażenie, że jeżeli teraz zagram jeszcze raz, to pewnie stracę tą kasę, ale jolo, bo jeżeli to jest zgramifikowane, to po prostu jeżeli ja dobrze popatrzę się na tą kulkę, to wygram. Start shuffling and get ready to pay out. Oh, what confidence, that's what I like to see. Keep your eye on the cup with the ball. Here we go, Captain. No znowu środkowy. The ball's in the middle. Oh no, that's too bad, Captain. Looks like you lose. I was positive that's where the ball was. The eyes play tricks. Sometimes an eye can't keep up. Something tells me it's not my eyes playing tricks. A nasty bob, Captain. Thanks for the lettuce. Have yourself a fine day. Hey, wait! Come back here! No i tak jak myślałem, mogłem zarobić tysiaka, ale tysiaka właśnie nie zarobiłem, no i chciwość nie popłaca, no trochę lipa generalnie. O, tu mamy coś do ten, do kwiaty maklu, nie podlewać. No kurde, tysiak by się dodatkowy przydał, ale zwaliłem generalnie, chyba nic tutaj nie zrobię, jeżeli chodzi o to, nie zeskanuję tego w żaden sposób ani nic. No dobra, to zostałem oskamowany na tysiaka. Ale już niewiele z tym zrobię, niestety. Tutaj mamy jakieś zejście. Zobaczmy, co to, dokąd to prowadzi. Czy to już jest ta wieża ochrony? Dobre pytanie. Chyba nie. To jest chyba coś innego. To jest chyba coś dodatkowego. Mam przynajmniej taką nadzieję. Generalnie. Chociaż maybe nie. Może to już jest jakby to, gdzie mamy się udać. Tutaj mamy jakieś rzeczy. Coś czuję, że tu jeszcze będziemy. Tu będzie jakaś walka, bo mamy rzeczy do wybuchania. Tam się możemy przycisnąć. Czekajcie, dobra, to jest chyba dobre miejsce. Także ja bym jeszcze poszedł zdobyć jakieś zasoby. Kurde, trzeba było się poddać, ale mnie teraz dupa boli generalnie z tą kasą. Fajnie by było wczytać grę, ale oczywiście tego robić nie będę, bo tak myślałem, że to się w ten sposób stanie. Czyli tak naprawdę jestem w sumie na minusie, nie? 25 kredytów, no cóż. Tutaj coś jeszcze mamy. Co to jest? Też jakiś gambling pewnie. No to nie będziemy tego oczywiście robić. Jeszcze rozejrzyjmy. O, tutaj mamy jakieś składniki, to czemu nie? Zbierzmy sobie. O, tutaj też jakieś drzwi. Aha, i tu jesteśmy z powrotem w kantynie, okej. Dobra, czemu one się nie chciały otworzyć od drugiej strony? Te rzeczy, nie mam żadnego pojęcia. Chodźmy sobie tutaj jeszcze pozbierajmy trochę zasobów. Przydadzą się później na ulepszenia. Tam coś na górze jest. Generalnie. Nie mam żadnego pojęcia, co chodzi, ale tu możemy pewnie kupić coś do jedzonka, nie? Hey there. Look at you, barely skin and bones, moping your way through the market. Better have a hot bite, it'll make you feel better. So, you hungry or what? Nie, dzięki. No, thanks. I filled up on protein paste earlier. All the required daily nutrition, none of the flavor. You won't catch me eating beige. I'll be here all rotation if you change your mind. No to kosztuje 500 jednostek, także w życiu nie wydam tego na jedzenie.
Fajnie by było tam na górę wskoczyć. Czy ja mam... Mam te? Okej, nie mam niestety skoku z moich budków, niestety. Także trochę lipa, jeśli o to chodzi. Ale mamy coś pod mostem jeszcze do zebrania. Także pozbieramy to sobie, bo się na pewno ulepszenia przydadzą. Tam możemy jeszcze na górę wejść, żeby zdobyć kolejne rzeczy. Tutaj też jeszcze coś mamy pewnie do wygrania, nie? Co to jest? Maybe a gaudy bauble will make me feel better. Oj, nie, 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 dzięki, nie chcę. Better not. I'd have to carry it around with me all day. Jakby, no mam do wydania 12 jednostek, bo chcemy mieć w razie czego kasę na spłacenie Nova Corp. Chociaż mam wrażenie, że to może być już trochę nieaktualne, biorąc pod uwagę, co się z nimi stało. No ale cóż, tam też jakąś znajdźkę chyba jeszcze mamy. Gdzieś tutaj, a nie, to jest coś chyba do przeczytania, prawda? Mam też dostępne ulepszenia, kosmiczne okulary, o! Coś się zbugowało. O, ciekawe, bo to się nie powinno mi teraz wyświetlić. Dobra, trudno. Nie chce mi się jakoś tego bardzo ogarniać. Dobra, tylko tak, gdzie już byłem, gdzie mnie nie było? To jest teraz najtrudniejsze do ogarnięcia. Tu chyba mnie nie było. O, Drax! Cześć! Drax, bud! Is everything all right? You believe that this is the edge of the universe, Peter Quill? Well, yeah, because it is. Skup się na Draxie, skup się na szczelinie. No dobra. Skupmy się na szczelinie. You ever think what would happen if you just flew right through it? I do not know. I lack the appropriate appendages for flight. No, I mean like... Say you're standing at the edge of a cliff, right? Do you ever just get the sudden urge to jump? That would be foolhardy. Well, yeah, that's why you don't actually do it, but... Part of you still wants to. No one should die without meaning, Peter Quill. My wife, Hovat. My daughter, Camaria. They died without meaning. I think I know what you mean, man. My mom when the Chitara came. She also died for no reason. They just shot her. At least she's in a better place now. Right? In Katathian religion, we believe that in order to reach Ultaf, one must lead a life filled with purpose. And that failure to do so results in banishment to Sarduth. Our families have been cast out of paradise, Peter Quill, and into nothing. Podpytaj Draxa, nie zgadzaj się. No dobra, podpytajmy Draxa. Nie sądziłem, że go tutaj w ogóle znajdziemy i że będziemy mieli taką rozmowę. Czyli co, w tym świecie Shituri zaatakowali Ziemię i matka Petera zginęła? Ja mówię, ja tego w ogóle nie wiem, bo nigdy nie oglądałem filmów Marvela. No ciekawe, ciekawe. That's why you come up here. Yes. To feel close to them. Speak to them. Perhaps you think that sounds foolish. No, no. Not at all. You know, on Earth, a lot of people think that good people go to heaven and are reunited with their loved ones when they die. This heaven sounds pleasant. Yeah, it does. Thinking of her there, my mom, in heaven. Got me halfway through the war. That and my hate for the Chitauri who imprisoned me. You desired revenge. Yeah, I guess I did. When Thanos murdered my family, for a long time I believed that their wasted lives would be redeemed if I took revenge on him.
But then I realized Thanos cannot be killed. But you did kill him. Propaganda, Peter Quill. Spread to quell fears after the war. The fabric of my being, I know he still lives. To jeszcze plot twist. Thanos żyje? To ciekawe. If you do not mind, Peter Quill, I would like to be left alone now. Yeah, sure, man. Peter Quill. Yeah. I hope your mother found her way to heaven. No dobra, nie spodziewałem się tutaj takiej sceny. Tutaj mamy tą szczelinę generalnie. No spoko. Ciekawy jestem, czy gdzieś możemy też w takim razie odnaleźć Gamorę, skoro Drax tutaj był przy szczelinie. Dobre pytanie. Ale dobra, na razie chodźmy dalej, a jeszcze się rozejrzyjmy, co my tutaj mamy. Dobrze by było znaleźć to miejsce, w którym byłem wcześniej jeszcze. Ewentualnie. Bo tu jest chyba przejście to właściwe do kontynuowania questa, czyli tam, gdzie byłem wcześniej, to musiało być coś dodatkowego. Pytanie, jak się tam dostać teraz, bo już kurczę nie pamiętam. To było tam zdecydowanie. Trochę się boję. A dobra, no tak, przecież nawet nie mam teraz butów, żeby jakoś sensowniej poskakać. Dobra, to czekajcie, ja się spróbuję tam wrócić, bo chciałbym to zeksplorować, skoro miałem taką opcję generalnie. Tylko mówię, kompletnie nie pamiętam, gdzie to było, to zejście. Teraz być może go nie znajdę nigdy. Trzeba było wtedy jednak pójść trochę bardziej to poeksplorować. Chociaż nie, to chyba było tutaj, nie? Bo to tak schodzi w dół. Dobra, to możemy sobie iść to zbadać w takim razie. Mam trochę wrażenie, że tutaj później nas tak czy siak jakiś quest wygoni. O, tu w ogóle coś mamy jeszcze do przeczytania, pominąłem to. I znowu to się baguje. Nie przeczytam sobie tych notatek, bo się zbagowały te, które są z tych jakby promptów w świecie gry. No, świetnie po prostu. Dobra, rozejrzyjmy się. Tu mamy ewidentnie te rzeczy do wybuchania, które ewentualnie później nam być może gdzieś się przydadzą. Ale tymczasem przeciśnijmy się tędy. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. No mamy trochę zasobów tutaj na pewno do zebrania, co jest zawsze na propsie. I jakieś drzwi, które pewnie będą już dla nas zablokowane, co nie? Tak jest. Dobra, czyli tak naprawdę niepotrzebnie wtedy stąd odchodziłem, ale spoko. No mamy kolejne ulepszenia. Fajnie by było mieć gdzie je zrobić, tylko tak czy siak nie mamy z nami Rocketa, czyli podejrzewam, że nie jest to teraz w ogóle dla nas opcja możliwa. No dobra, to myślę, że w końcu pójdziemy do tej wieży pana Kosmosa. No i postaramy się mu przekazać jakoś tą informację sensownie o tym, co się zdało, o tym, co się stało na skalę. No i miejmy nadzieję, że on będzie coś w stanie na to poradzić generalnie, chociaż no zobaczymy, jak on na to zareaguje. Na razie chodźmy przed siebie już do tej właściwej bramy. No Gamory raczej tutaj nigdzie nie znajdę, ją gdzieś wcięło. Nadal pluję sobie w brodę za te 1000 jednostek, które mogłem zarobić, ale cóż. I hope Cosmo's in the office. Bridge closed. Go away. Doesn't look closed. C-suit. Nowhere security. Super official. Go out away. Ali. Ali. I really need to see Cosmo. Cosmo not in tower. He out there, Star-Lord. In Ali. Wait. How did you know my name? Go. Or end up in Cosmo prison. You choose. Okej, strażnik nas od razu pokierował do alejki. Mam wrażenie, że to coś jest nie halo, ale no dobra. To chodźmy do tej alejki. Przy okazji ewentualnie trochę poeksplorujmy, jeżeli coś tutaj jest, ale nic nie widać. Zapewne za chwilę będziemy w jakiejś pułapce zastawionej przez kogoś, skoro mostem nie możemy przejść. Za to możemy się tutaj pochylić trochę. Zobaczmy. No come on, Peter.
Halo, te interakcje czasami w tej grze jakoś dziwnie działają i się nie wyświetlają. Okej, okay, możemy posłuchać nieco muzy. Czy to będą jakieś przemyślenia? Generalnie. No gra sobie jeden z utworów Star-Lorda. Generalnie. Bardzo fajny. Zresztą. No ale chyba nic tak więc tutaj nie porobi. Możemy po prostu sobie popatrzeć, jak tutaj wygląda to Nowhere. No i muzy posłuchać. Szkoda, że tej muzy nie można część posłuchać, ale dobra. Idziemy, Peter. Mimo, że fajnie by było jeszcze trochę pochillować, ale mamy robotę do wykonania, tak więc chodźmy szybko dalej przed siebie. Tam jeszcze coś będzie po drodze do zebrania. Nawet mi to gra pokazuje tutaj w rogu, także spoko. No i pytanie, bo to jest jakaś strasznie trasa naokoło i w strasznie dziwne miejsce. No ale skoro mamy tędy pójść, no to mamy tędy pójść. O, jakieś stworzonko tutaj sobie skacze. I mamy drzwi, zamknięte drzwi. Chyba, albo i nie. Cosmo! You in here? Cosmo! Sure, not weird at all. Cosmo is definitely somewhere in this maze of rotting brain matter. Gdzieś ta kamera trochę się wiksuje, mam wrażenie. Nie do końca tak to miało wyglądać. Nadal nie mam moich tych. Just gotta find Cosmo, then I can deal with the team. If I can find them. Nie mam też w ogóle moich boosterków i tak dalej. Naśladuj Draxa, naśladuj Gamorę. Peter, there's something out there. But I won't tell you what it is. Because I think being distant makes me mysterious. Mam nadzieję, że będę mógł zrobić to samo dla Draxa. That you? Okej, okay, aktualnie. Hate mazes. Especially stinking brain mazes. Okay, dude, deep breath. Deep breath. Chciałem powiedzieć, że nie mogę nawet włączyć wizjera, ale mogę. Też niewiele mi on daje. Chociaż nie, dobra, sorry, daje mi, bo gra mi przynajmniej pokazuje, gdzie mam pójść. Naśladuj Gruta, naśladuj Rocketa. Naśladuj Rocketa. Look at you, flarkin' Humi. Bet you end up inside one of them processing machines. Flark! Gonna give myself a heart attack. Szkoda, że musimy wybierać i później nie ma jakby tej drugiej, alternatywnej opcji do naśladowania osób. Dobra, możemy sobie gdzieś tam pójść zebrać coś z tego, co już widzę na prawo. Spoko. Okej, gdzieś doszliśmy. Pytanie gdzie? Cosmo! Nie mogę się też szybciej tutaj poruszać. Gra nas oczywiście ogranicza nieco. No zbierzmy te zasoby, bo się przydadzą, bo to są te cenniejsze, których mamy zdecydowanie mniej. No dobra, zapewne mamy przejść tam. Coś tu jeszcze ewentualnie w okolicy jest ciekawego? Nie widać. No dobra, to idziemy przed siebie tutaj. Może omijając jakąś taką dziwną platformę. Tak, just in case. Generalnie. I to wygląda trochę jak arena do walki. Zdecydowanie. Ale póki co nic się nie dzieje, albo i jednak coś się dzieje. No dobra, zobaczmy. Mamy tego czerwonego gościa, który wcześniej w nas wszedł i go zaczęliśmy trochę wyzywać. That's not good. Look at what we got here. Watch it, Star-Lord. And what's a filthy scut-stained Terran doing out here, Rawson? Hiding's what I think, Garrick. Terrans always be hiding. Because everybody knows Terrans are scrawny. And good for eating. If you're into that. We might be into that. Except for the bounty. Hey, guys! Wouldn't happen to know where Cosmo's office is, would you? I get the distinct feeling that you're looking for someone of the Earth persuasion. I get it, man. I get it. Us Earthers, we all look the same. It's not like you guys, who very clearly look different. Get to the point, Terran. The point is I can help you find who you're actually looking for. Terrans do all look the same. Except this Terran's got a word on his back. Just like the bounty says. What's that word on your back say? I heard nowhere. Well, maybe it says Star-Lord.
Either way. Get him! No dobra, to mamy bossa i musimy sobie poradzić z nimi sami. Lots of people have jackets. That's a fact, ale jak ja, co ja wam zrobię? Nie mam tego pojęcia. Lady H, whatever Lady Hellbender is paying you, I'll double it. Okej, dobra, patrzcie, mamy momenty. To są w ogóle thugowie nasłani przez Lady Hellbender. Co ma sens, generalnie. Nie wygaduj się z tego, Peter, my to ogarniemy spokojnie. Tylko muszę mieć okazję, żeby w nich strzelać. Generalnie, póki co takiej okazji nie mam. No dawaj, dawajcie, atakujcie. Nawet nie wiem, w jaki sposób was mogę... Nie wiem, w jaki sposób w ogóle byście ten pancerz tracili, ale... No bo tak nawet jak w głowę strzelam, to nic im nie robię. Także muszę chyba poczekać na dobrą okazję, aż im ten pancerz poschodzi, no bo... Chyba strzelanie w nich nic mi nie da. Ha, dobre pytanie. Bo nawet jak w głowę strzelam, to nic się nie dzieje. Generalnie. No dobra. Weźmy szybko parę uników, tam możecie te dialogi poczytać, ja już ich tak może mocno podgłaśniać nie będę. Później, podczas walki. No nic, dobra, nie wiem, ja spróbuję, no ale, no nic im nie zrobię. Time out. Woo! Heart is pumping. Guys, it's very clear that we're evenly matched. Ha! No we ain't. We're completely invincible. Oh, well, that... Sucks, but we're all professionals here, right? Right? Maybe we can work something out. Peter! Shoot now! We need to keep them separated! Okej, to tyle było z wypracowywania układu. Aha, czyli oni kiedy byli daleko od siebie, to nie mają tych tarczy, tak? Czy jakoś dobrze rozumiem? Chyba tak. Aha, patrzcie, teraz mamy te, mamy miejsca. Pokazane, au, fuck, kurde macie, ale się na mnie skombili. Okej, oni gdzieś tam się ładują jeszcze i chyba niewiele zrobię. Dobra. Okej, dobra. O, teraz możemy sobie się na nim wyżyć. O, właśnie. Zajebiście. Powinien paść całkiem ładnie. Gamora. Dobra, niestety nie mogę na niej ten nic zrobić. A szkoda. Gamora by tutaj była, bo całkiem chyba skuteczna. Au. Dobra, okej. U nich się udało zrobić. Spoko. No tego jednego, myślę, pokonamy już zaraz w miarę szybko. Generalnie. Także szybko. Weźmy... Użyjmy Gamory skilla. I dobra, tyle by było z braku ich ten. Z braku ich tarczy. Skupmy się na jednym, jeżeli jednego pokonamy, będzie zdecydowanie łatwiej. Okej. O, dobra, chwilę. Tutaj też muszę w nich postrzelać chyba, czy coś. Właśnie nie do końca wiem, co mam zrobić. Wow, Drax, dzień dobry. No dobra, Drax też już przyszedł w odpowiednim momencie. Dawaj, od razu możesz się skombić. Dobra, teraz lecimy w tego pana, się wpakujemy. A, fuck. No i teraz niestety zmarnowałem moją okazję. Troszeczkę. Trzeba ich rozdzielić. Szkoda, że nie mamy... Szkoda, że nie mamy nigdzie Rocketa, ani Groota. To by się przydało. Dobra, to atakuj Drax od razu. Generalnie. Okej, udało się. Gamora, ty też zaatakuj go. I został mu już ostatni pasek życia do tego jednego gościa, także spoko. Okej, więc znowu mają swoje pancerze. O, ale ten nie ma. Dobra, to moglibyśmy... Au, fuck.
moglibyśmy coś tam być może zrobić. Wow, co jest? Halo? Zapewne kosmos? Jakaś ochrona z nowhere? Co jest? Okej, możemy się spróbować do naszych pistoletów przeczołgać. Co się dzieje? Masakra jakaś. Okej. I to chyba by było na tyle, jeśli o nas chodzi. Come on. It's gonna be sick. It's about these zombies that invade Earth, and then it's up to these kids that have to blow them away. Of course you would remember that. And then I ask you if you packed your lunch and you give me a blank stare. I'll be careful, Ma. I always am. Not so fast. Before you go, there's something I want to talk to you about, something I want to give you. $20? Don't push it. Think of it as a long overdue gift from your father. It's upstairs on my bed. Go on and get it while I finish up in the kitchen. And we can open it together. No dobra, moi drodzy, wracamy do snu czy też przeszłości Petera. No ale zobaczymy sobie, co tutaj się podzieje w odcinku kolejnym, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.